W tym biznesie liczy się innowacyjność. Nierzadko trzeba podejmować trudne decyzje, iść pod prąd. Nie mam z tym problemu. Jestem przecież Polakiem mieszkającym w Republice Czeskiej. Powiem więcej, jestem z tego dumny. Dlatego wpisuję Polska. Kreatywność? Tak, kreatywność jest chyba najważniejsza w mojej branży. Skąd ją biorę? Przecież mieszkam na Zaolziu, więc pewnie z jego różnorodności. Bardzo chciałabym, żeby moja mała ojczyzna zachowała tę różnorodność. Dlatego w nadchodzącym spisie wpisuję Polska. Tutaj nie trzeba wymyślać nic nowego. Najważniejsze szyć stroje ludowe, tak jak robili to nasi przodkowie. Z szacunkiem do przeszłości, do tradycji. Bez tego szacunku zaniknie mój zawód i my zanikniemy. Dlatego w spisie ludności wpisuję Polska. Ponad 11 lat prowadzę własną działalność gospodarczą. Zawsze stawiałam na rzetelność, solidność i dokładność. Te cechy wszczepiono mi w moim domu rodzinnym. Dom rodzinny również nauczył mnie pamiętać o swoim pochodzeniu. Dlatego w nadchodzącym spisie ludności wpisuję Polskę. Jako właściciel olbrechcickiego piwowaru zatrudniam 3 osoby. Wiem, że jako pracodawca powinienem być przede wszystkim uczciwy wobec nich, ale i wobec siebie. Dlatego zgodnie z własnym sumieniem podczas najbliższego spisu wpisuję Polska. Od wielu lat wraz z braćmi wspieramy finansowo, a nie tylko finansowo, ale przede wszystkim osobistym zaangażowaniem różne projekty i inicjatywy, które mają za celu zachowanie naszej tożsamości. Ja osobiście biorę to jako takie chociażby częściowe spłacenie mojego długu wdzięczności wobec polskiej społeczności na Zaolziu i wobec tego, co od niej otrzymałem. Dlatego w nadchodzącym spisie ludności, o ile chodzi o narodowość, dla mnie nie ma żadnej innej opcji, jak tylko wpisuję Polska.